Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy studio prasowe w Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, redaktor Marek Król, publicysta sieci. Dzień dobry. Kłaniam się. Jacek Prusinowski, Radio Plus. Witam serdecznie. I Karol Gac, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, kłaniam się. O, już wreszcie widzimy się wszyscy. Szanowni panowie, szanowni państwo, chciałem zacząć nasze spotkanie od spraw międzynarodowych. Wydaje się, że no, w tym nastąpiło spore poruszenie w różnych kontaktach dyplomatycznych, bardzo, bardzo ważnych. Ledwie, znaczy prezydent Biden jeszcze nie zdążył dobrze wyjechać z Warszawy, a już posypały się propozycje pokojowe. Z jednej strony propozycja chińska, propozycja, no, która na przykład zakłada utworzenie takiego Kijowa Wschodniego i Kijowa Zachodniego, utworzenie takiej ogromnej strefy zdemilitaryzowanej na lewym brzegu Dniepru. Z drugiej strony prasa donosi, że Niemcy i Francja miały naciskać mocno na Ukrainę do zawarcia no, takiego pokoju na warunkach rosyjskich. Był wczoraj w Waszyngtonie kanclerz Olaf Scholz. Niemiecka prasa pisze, że to bardziej był tam na dywaniku niż wizytą przyjaźni. Faktem jest, że krótka bardzo wizyta, bez konkretów, bez wspólnej konferencji. Co z tego wszystkiego wynika? Bo jeszcze trzeba wymienić jako chyba ważne wydarzenie, wydarzenia dwa, wizyta Łukaszenki w Pekinie i wizyta Antonego Blinkena w Kazachstanie. To wydaje mi się dosyć ważkie wydarzenie, bo tam Antony Blinken spotkał się nie tylko z przedstawicielami Kazachstanu, ale również Tatarstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i jeszcze czwartym krajem, którego nie pamiętam w tej chwili. Karol Gac, jak patrzy na te wydarzenia? Jak patrzy na taką wyraźną różnicę, którą widać? Bo z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo stanowcze słowa i bardzo stanowcze, no, sama wizyta w Kijowie była takim gestem świadczącym, że Ukraina jest już po prostu członkiem Zachodu i traktuje Ukrainę jako strefę bezpieczeństwa. A z drugiej strony no, dążenia do takiego rozmiękczenia sytuacji, podania Rosji koła ratunkowego. Karol Gac. Niełatwe pan redaktor zadanie przede mną tutaj stawia, bo tych wątków rzeczywiście łatwe bardzo wiele. Łatwe są dla miękiszonów. To prawda. Więc których między nami nie ma oczywiście. Bo to... Próbując pokrótce to ocenić i jakkolwiek przeanalizować, no to oczywiście ta chińska propozycja pokojowa jest niezwykle ciekawa, wyłącznie z tego powodu, że rzeczywiście tutaj w jakimś stopniu Chiny przedstawiają tę propozycję, bo oczywiście jeśli chodzi o meritum, jeśli chodzi o konkrety, to absolutnie to oczywiście żadnym planem pokojowym nie jest. Jeżeli komuś by to tylko służyło, to wyłącznie Rosji, biorąc pod uwagę to, co Chiny tam zawarły. Ale być może Chiny tutaj niejako próbują grać w swoją grę, bo przecież przez ten rok niejako próbowały lawirować. One oczywiście w jakimś stopniu wspierały Rosję, być może cicho, ale z drugiej strony starały się ją także hamować. Więc ja myślę, że Chiny po prostu próbują grać w swoją grę. Pytanie, jaka to jest gra i co jest ich celem. No jak na supermocarstwo przystało, Chiny patrzą pewnie nieco szerzej niż nasza perspektywa. Jeśli chodzi z kolei o wizytę Łukaszenki w Chinach, to się po części może oczywiście łączyć. Być może Łukaszenka uznał, że Putin słabnie i być może uznał, że to w Pekinie będzie miał swoje oparcie, a przecież nie bez znaczenia są także inwestycje chińskie na Białorusi. A być może, jak niektórzy uważali, no być może tutaj miał jakąś misję do wykonania. Bardzo ciekawe jest to, co dzieje się, nazwijmy to, w bliższej i dalszej okolicy, bo z jednej strony ta wizyta Antonego Blinkena w Kazachstanie i w ogóle taki zwrot geopolityczny Kazachstanu, nawiązanie strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No to też, wszystko... przepraszam, wejdę w słowo, bo pan prezydent Tokajew, którego notabene poznałem kiedyś, jest Ujgurem. To jest narodowość, jedna z narodowości chińskich i no, tam te wpływy chińskie są przeogromne w Kazachstanie. Kiedyś dominowała Rosja, a teraz no, wyraźny zwrot nastąpił. A no, właśnie pytanie, czy tam Chińczycy też
faktycznie nie wyrazili cichej jakby zachęty, żeby takie spotkanie z Amerykanami się zdarzyło. Być może tak, ale trzeba też pamiętać, że przecież Tokajewowi utrzymać się u władzy pomógł nie kto inny, czy raczej zdobyć tę władzę nie kto inny, tylko Władimir Putin. Więc to też jest ciekawa sytuacja, ale nie zmienia to faktu, że no to jest poważny cios w Rosję, wymierzony w Rosję, biorąc pod uwagę to strategiczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, to co już zapowiedziano. Oczywiście zobaczymy, jak głęboki to będzie zwrot i jak długotrwały, ale w sferze takiej politycznej symboliki to jest istotna zmiana. Podobnie zresztą nieco analogicznie sytuacja w Serbii, która przecież też była tradycyjnym sojusznikiem Rosji, a tutaj też zaczynają się bardzo ciekawe procesy i być może obserwujemy właśnie zwrot Serbii w kierunku zachodnim albo bardziej głęboki zwrot w kierunku zachodnim. No i wreszcie ostatnia sprawa, czyli wizytę kanclerza Scholza w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że tutaj Stany Zjednoczone mimo wszystko próbowały w jakimś stopniu, mówiąc kolokwialnie, prostować kanclerza Scholza. Znamy wszyscy politykę Niemiec. Ona co prawda się zmieniła w stosunku do tego, jak wyglądała jeszcze rok temu, ale wydaje się, że ta zmiana jest zbyt wolna, idzie zbyt opornie. Niemcy cały czas chyba w jakimś stopniu, a przynajmniej część elit politycznych myśli o współpracy z Rosją, są takie mniejsze i większe sygnały, więc być może tutaj ta rozmowa o cztery oczy jakoś pomogła, biorąc pod uwagę to, co prezydent Biden mówił, czy to w Kijowie, czy w Warszawie, biorąc pod uwagę o potrzebie jedności Zachodu, więc niezwykle ciekawa gra wokół Ukrainy, jakby biorąc pod uwagę to, co na Ukrainie się dzieje, biorąc pod uwagę, że być może kiedyś do rozmów pokojowych dojdzie, tego oczywiście wykluczyć nie możemy, no ale na pewno nie będą to warunki rosyjskie czy chińskie, tylko to muszą być rozmowy, które będą uwzględniały interes obu stron, no bo Ukraina oczywiście, wiemy, zależy teraz praktycznie wyłącznie od Zachodu, od jego wsparcia militarnego, finansowego, a jednocześnie coraz więcej aktorów, podmiotów nam tutaj wchodzi do tej geopolitycznej gry i szachownicy. No i myślę, że jeszcze wiele ciekawych zdarzeń przed nami. Jacek Prusinowski, redaktorze. No właśnie, mamy takie wyraźne napięcie. Z jednej strony no, sam prezydent Biden podkreśla konieczność i no, sukces polegający na tym, że NATO jest jednością, no, ale z drugiej strony widzimy, że no, mamy wyraźny podział. Niemcy i Francuzi chcą negocjować z Władimirem Putinem i to nie z pozycji siły. Jacek Prusinowski. Myślę, że akurat w NATO siła i rola Stanów Zjednoczonych w porównaniu z siłą Niemców i Francuzów, także tą militarną, jest przede wszystkim nawet tą militarną, bo to w końcu wojskowy sojusz, jest nieporównywalna, więc jeżeli Stany deklarują, a ostatnia wizyta prezydenta Bidena i w Kijowie, i w Warszawie była tego takim jasnym podkreśleniem, że Stany deklarują tę pomoc także w dłuższej perspektywie czasowej, bo to było istotne, że prezydent Biden mówił, że nie jesteśmy zmęczeni, że ta pomoc nie ustanie, no, dopóki Ukraina nie obroni się skutecznie przed Rosją, więc myślę, że absolutnie no, nie ma póki co szans, żeby ta gdzieś nieśmiało przewijająca się momentami narracja Berlina czy Paryża wzięła tutaj górę. No, ta pomoc Stanów Zjednoczonych jest decydująca i nie widać żadnych sygnałów, żeby w najbliższym czasie miało ustać, a jeżeli chodzi o Chiny, to ciekawe też było to, że no kilkanaście dni temu właśnie amerykańska administracja wysyłała sygnały, informacje o tym, że możliwe jest chińsko-rosyjskie zbliżenie. Pojawiła się wkrótce propozycja tego pokoju na warunkach Chin, który no w zasadzie chyba przez nikogo jakoś bardzo poważnie potraktowany nie został. Jeżeli dobrze pamiętam, to Amerykanie krótko to ocenili. Ale prezydent Zełenski, wejdę w słowo, stwierdził, że chętnie się spotka z Xi Jinpingiem. No nie, no gdzieś życzliwie tak powiedział, że w Pekinie nawet chyba mógłby się spotkać z Xi Jinpingiem, więc myślę, że no, jakaś życzliwość w tym była, no ale oczywiście no, w interesie Ukrainy nie jest antagonizowanie Chin, tylko możliwie życzliwe relacje i niedoprowadzenie do tego, żeby doszło do tego zbliżenia Pekin-Moskwa.
Marek Król pilnie obserwuje od lat politykę niemiecką, rodem z Poznania, to naturalne. Tam doszło do skandalu, mianowicie firmy niemieckie dostarczały części, które mogą być wykorzystane do produkcji uzbrojenia. Jedyny człowiek, który rzeczywiście poważnie do tego podszedł, to był wicekanclerz Habeck, który te firmy tam jakieś ma otoczyć specjalną opieką i specjalnymi karami. Ale to jest problem również francuski, bo taka znana sieć hipermarketów obecna również w Polsce dostarcza pakiety żywnościowe dla armii Federacji Rosyjskiej. To już nie to, że tam sobie trzyma otwarte supermarkety w Moskwie czy w Petersburgu, ale po prostu no, dostarcza rzeczy. No, jedzenie jest takim samym elementem potrzebnym do wojowania jak broń. Jak ty patrzysz, Marku, na w ogóle tę zmianę polityki niemieckiej i postawę niektórych firm europejskich? Z całym szacunkiem, ale zmian specjalnych nie dostrzegam. Po prostu Niemcy, a także Francja zostały zgwałcone przez Stany Zjednoczone i zmuszone do takiej postawy, bo gdyby nie aktywność Stanów Zjednoczonych, to oni by dalej te kręcili lody i wspomniane przez ciebie tutaj ta współpraca moim zdaniem będzie się toczyła na różne sposoby poprzez państwa pośrednie, które będą dawały szansę ominięcia tych sankcji. Także pytanie, jak długo Niemcy będą chcieli grać taką rolę, do której zostali zmuszeni. Jak badania opinii publicznej niemieckiej potwierdzają, to podział, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, jest 50-50. 50% jest za i prawie 50%, to coś tam waha, 50% przeciwko tej pomocy. Diaspora rosyjska jest bardzo silna, co oczywiście nie tłumaczy, nie jest usprawiedliwieniem dla polityki niemieckiej, ale ja uważam... Parę dni temu taka demonstracja się odbyła w Berlinie prorosyjska. Politycy niemieccy trochę się bali takiego, tych manifestacji, no ale tam bez przesady, no przyszło chyba 13 tysięcy ludzi według obliczeń policji. No to nie jest jakaś ilość demonstrantów, która mogłaby wpływać na politykę. No nie jest, ale zdarzają się też pobicia Ukraińców gdzieś tam w mecze, w różnych miejscach i tak dalej, więc mamy już pewne bojówki rosyjskie. Niedawno mój znajomy był w Dubaju, był przerażony ilością Rosjan, którzy tam grasują, robią interesy i tak dalej. Ale wracając do istoty, do clou naszej tutaj rozmowy. Chiny chciały zaistnieć, moim zdaniem trochę jest to tekst propagandowy, to ich propozycja takiej polityki zagranicznej. Nie do przyjęcia i tutaj należy pochwalić nie wszystkie rzeczy, niektóre gazety niemieckie, które stwierdziły, że ten plan pokojowy chiński no, wygląda tak, jakby Chiny no, chciały nagrodzić agresora. Nieraz mam wrażenie, że czytając tego typu plany, które Chińczycy są w ogóle przereklamowani u nas moim zdaniem. Mówi się, że myślą kategorią tysiąca lat i tak dalej. No dobrze, ale człowiek żyje tyle, ile żyje i pokolenie żyje tyle, ile żyje i może myślą kategoriami tysiąca lat, ale to myślenie jest niezbyt mądre i niezbyt dające jakąś wielką pozycję Chinom tutaj w polityce międzynarodowej, chociaż będą odgrywali coraz większą rolę i to jest poza dyskusją przy malejącej roli Rosji, która będzie schodziła na dalszy plan w tej rozgrywce, o której mówisz, rozgrywce globalnej, gdzie kształtują się nam nowe relacje, nowe konstrukcje geopolityczne. I kończąc powiem, czy zwracam uwagę na to sformułowanie z ostatniego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że Biden widzi dla Polski miejsce w nowej geopolitycznej konstrukcji, która będzie tutaj budowana w naszym regionie. Komentując, przypomnę słowa Ignacego Matuszewskiego i warto cały czas o tym pamiętać, że Polska albo będzie wielka, albo jej w ogóle nie będzie. I to powinniśmy mieć w głowie. No to chyba Piłsudski powiedział, ale... Ignacy Matuszewski to było jego ulubione. Być może od Piłsudskiego, bo on był Piłsudczykiem, rzecz jasna. Bardzo oddanym
i w wojnie w roku 20 Piłsudski mu dziękował. Mówi, że dzięki Matuszewskiemu wiedzieliśmy z wyprzedzeniem, co zrobią bolszewicy tutaj atakując Polskę. Redaktor Król zacytował redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Bardzo mnie to cieszy. Karol Gac, zmieniając temat, ale pozostając też no, tak jedną nogą za granicą, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie polskich lasów. Trybunał, który już popisał się swoją kompetencją, wydając orzeczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej i stając, obejmując ochroną korniki, a nie drzewa. No tym razem chcę, żeby tam największe sedno tej sprawy leży w tym, że te organizacje tak zwane ekologiczne, między innymi Greenpeace, żeby miały prawo bycia stroną w postępowaniu o plany urządzania lasu. To jest taki procedura administracyjna określająca sposób gospodarki leśnej na danym terenie. Te organizacje ekologiczne, no mamy z nimi określone opinie, przynajmniej ja mam na temat ich działalności. Tam w składzie Greenpeace'u próżno poszukać polskich nazwisk, jakoś tak się dziwnie składa, wszystkie są niemieckie. Leśnicy twierdzą, że to wydanie tego orzeczenia zagraża 500 tysiącom miejsc pracy w Polsce, bo tyle ludzi pracuje w przemyśle drzewnym, meblarskim i pochodnym. Karol Gac. No ja mam nadzieję, że to orzeczenie nie będzie miało takich skutków, jak przywołane przez pana redaktora w sprawie Puszczy Białowieskiej, bo ostatecznie ta batalia skończyła się tak, że owszem, Polska odstąpiła od wycinki i zrobiła wszystko, czego chciało TSUE i nie tylko, a później okazało się, że znacząco ucierpiała na tym Puszcza Białowieska, co zresztą było do przewidzenia. Tutaj ciekawym jest w tym orzeczeniu, że po pierwsze to oczywiście skarga Komisji Europejskiej zapoczątkowała cały proces, a precyzyjniej rzecz ujmując, trzech polskich organizacji ekologicznych, można tu je wziąć w cudzysłów, i zapoczątkowało to cały proces. Zresztą tu chodzi o nowelizację ustawy z 2016 roku, więc trochę ta sprawa trwała. Ale nie zmienia to faktu, że część przepisów już wcześniej została zmieniona. Te, które zakwestionowało Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To też wskazały chociażby Lasy Państwowe w swoim komunikacie. Ale rzeczywiście sedno jest właściwie takie, że organizacje ekologiczne mają uzyskać wpływ na urządzenie lasów. No i czysto teoretycznie ktoś mógłby się zapytać, cóż jest w tym złego. No ale biorąc praktykę i działania przynajmniej części organizacji, można tutaj mieć poważne obawy i wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości, że lasy są naszym skarbem narodowym. One są bardzo ważną częścią państwa polskiego. Zresztą one są unikalne właściwie na skalę europejską, bo jeżeli zobaczymy, jak wygląda organizacja lasów w całej Unii Europejskiej, no to w wielu państwach Europy Zachodniej wygląda po prostu źle. Żeby było ciekawie i chociażby to też Lasy Państwowe wskazywały w Niemczech czy w Austrii, takich przepisów, które TSUE de facto chce wymusić na Polsce, po prostu tam nie ma. Grozi nam oczywiście kara, jeśli nie dostosujemy swojego prawodawstwa, ale ja to rozpatruję niestety w kategoriach znów politycznych, a przynajmniej dużą część w kategoriach politycznych. Wydaje mi się, że tylko trwa określona kampania pod adresem Lasów Państwowych. Zresztą niedawno mieliśmy przecież w Parlamencie Europejskim, czy może nawet nie tyle wokół Parlamentu Europejskiego, co dyskusję dotyczącą tego, czy próby przeforsowania tego, by lasy znalazły się w kompetencjach dzielonych, a nie wyłącznych jak do tej pory państw członkowskich, czyli innymi słowy, że tutaj de facto Unia Europejska miałaby wpływ na lasy państw członkowskich. Na czym by to się mogło zakończyć, temu doskonale to wiemy, więc ja patrzę na to na razie z niepokojem. Czekam na dalszy rozwój wypadku. Jestem ciekawy, czy tutaj nastąpią jakieś zmiany prawne i w jakim kierunku. No ale wydaje mi się, że tutaj polityka odgrywa dosyć istotną rolę. No i mam nadzieję, że polskie lasy będą zarządzane tak jak do tej pory, czyli w mojej ocenie przynajmniej są one zarządzane dobrze. Być może z jakimiś małymi wyjątkami, ale nie zmienia to faktu, że biorąc pod uwagę skalę zalesienia Polski, biorąc pod uwagę to, jak od dziesiątek, setek lat te lasy są po prostu zarządzane, no wydaje mi się, że tutaj to orzeczenie niestety może mieć dosyć negatywne i daleko idące skutki, w tym te, o których pan redaktor przypomniał, cytując chociażby leśników, czy właśnie samych zainteresowanych, którzy wskazują, że
gospodarka leśna czy przemysł drzewny, no to jest dosyć istotna część gospodarki polskiej. No ale zobaczymy, ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem to orzeczenie, to konkretne, biorąc pod uwagę jego wymowę, no może mieć negatywny i długofalowy skutek. Ja tu w tym momencie warto przypomnieć świętej pamięci pana profesora Szyszko, który tutaj w Telewizji Republika na czerwonych kanapach no, wiele czasu poświęcił nam tutaj dziennikarzom, swoiste wykłady prowadził, tłumacząc różnicę między kornikiem szablozębnym i kornikiem drukarzem. No i tłumacząc tym, czym jest gospodarka leśna, która nie sprowadza się wbrew różnym opiniom do tego, że się drzewo sadzi, a za 100 lat je ścina i tnie na deski, tylko właśnie na reintrodukcji żubrów, na wielkich osiągnięciach polskich leśników, na tym, że rok co roku 500 000 drzew jest sadzone przez lasy państwowe. Jacek Prusinowski, te organizacje ekologiczne, one nie mają po prostu fachowców na swoich zasobach. To bardzo często sprowadza się do takiego krzyku. No i widzieliśmy już ogromną szkodę, jaką polskiej przyrodzie, polskim lasom wyrządziło już to wcześniej przywołane orzeczenie TSUE. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Odmówić stosowania takiego orzeczenia? Bo to naprawdę, jak to interpretować? Jacek Prusinowski. Ja myślę, że ta strategia przyjęta przez rząd i Lasy Państwowe na pewno nie jest szczególnie sensowną strategią, czyli zadeklarowanie już 2 dni po orzeczeniu, że nie będzie realizowane, to jest proszenie się o kolejne milionowe kary, a nie bardzo mamy sposoby na to, jak wiemy z doświadczeń ostatnich lat, żeby tych kar unikać. Po prostu je płacimy. To są środki potrącane przecież z wypłat dla Polski, więc tutaj może skończyć się tak samo, więc sensowniejsze byłoby jakieś, mam wrażenie, niuansowanie i zapowiedzenie realizacji może tego orzeczenia częściowej, chociaż w taki sposób, żeby możliwie... Znaczy, bo redaktorze, to można sprowadzić do absurdu takie orzeczenie, wykonanie takiego orzeczenia. Na przykład, że owszem, taki Greenpeace będzie mógł być stroną w postępowaniu, ale pod warunkiem, że ma siedzibę w gminie, której sprawa dotyczy, od 10 lat, tak? No chociażby, ale to jest, myślę, tak, wcale nie absurdalny, tylko zupełnie sensowny przykład tego, jakby można było prowadzić tę sprawę tak, żeby nie płacić przy okazji dziesiątek czy setek milionów złotych, jak to ma miejsce przecież w przypadku innych sporów z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawda? Bo tak to niestety wygląda. Odwołujemy się od tego, chcemy, żeby licznik się zatrzymał, jak w przypadku przecież Izby Dyscyplinarnej, a ten licznik cały czas bije. Te kary są potężne, cały czas potrącane. Tutaj ja rozmawiałem z rzecznikiem Lasów Państwowych tak na gorąco wtedy, nie wiem, kilka godzin po tym orzeczeniu i on wtedy jeszcze spokojniej, mam wrażenie, i bez takich alarmistycznych tonów mówił, że no, tu faktycznie można wypracować taką ścieżkę odwoławczą, jeżeli chodzi o te plany urządzania lasów, że to jest sprawa do dyskusji i w najbliższych tygodniach, miesiącach taki mechanizm może zostać wypracowany, więc ewidentnie potem doszło do jakiegoś utwardzenia stanowiska. No ja myślę, że takie organizacje międzynarodowe, ekologiczne to jedno i też do nich absolutnie zaufania nie mam. Inna sprawa to jakieś działające lokalnie organizacje, których też w Polsce jest bardzo dużo i znam na Mazowszu chociażby przykłady takich, które absolutnie nie są powiązane z żadnymi wielkimi organizacjami, a troszczą się o tę swoją lokalną, gminną czy powiatową przestrzeń. I tu akurat nie widzę zupełnie nic złego, żeby był jakiś większy udział w tym, jak wyglądać ma urządzanie lasów takich organizacji. Tylko jeszcze do
pana redaktora jedna uwaga, no jeżeli chodzi o te niemiecko brzmiące nazwiska, no to myślę, że bez przesady, no w rządzie też mamy polityków niejednego przecież, który ma niemiecko brzmiące nazwisko i chyba no nie wypomina. Ale to są obywatele polscy. W Polsce bardzo wiele nazwisk jest pochodzenia niemieckiego, ale akurat ci w tych w zarządach tych organizacji ekologicznych... Jeżeli chodzi o obywatelstwo, no to jasne. Tam, oprócz tego jeszcze są imiona niemieckie. O samo tych nazwiska. Okej, myślałem, że chodzi o samo nazwisko obcobrzmiące. Nie, to w Polsce jest bardzo dużo osób, które gdzieś tam w mrokach przeszłości miały pochodzenie niemieckie. Podobnie francuskie, sam Chopin, tak trudno powiedzieć, że kwestionować, że, czy Chopin był Polakiem. Wystarczy posłuchać jego muzykę. Marek Król, jak na to wszystko patrzy? Czy może tutaj oceniając tę sprawę, no, trzeba przykładać znowu miarkę polityczną, a nie merytoryczną? Oczywiście i moim zdaniem te kwestie 3% do budżetu, na które składa się gospodarka leśna, meblowa, drewno i tak dalej są oczywiście istotne, ale nie o to chodzi w tym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które traktuje Polskę jako takie, można powiedzieć, zwierzątko doświadczalne, tylko o to chodzi, żeby obejść, ubezwłasnowolnić państwo i obejść system parlamentarny, demokratyczny w Polsce, stanowiąc prawo przez TSUE, które właśnie wyznacza nam obowiązek uwzględniania protestów organizacji ekologicznych. To jest taki bypass, który obchodzi nasz system stanowienia prawa i chyba rację ma pani poseł Anna Zalewska, która stwierdziła, że trzeba to oddać do Trybunału Konstytucyjnego, to orzeczenie TSUE i ja nie chcę przesądzać, rzecz jasna, ale po prostu unieważnić. Tak jak wcześniejsze posunięcia, bo mówię, cały czas to widmo Federacji nad nami wisi i w tej chwili lasy stały się takim pretekstem właśnie, żeby ćwiczenia z Polską przeprowadzić. A na marginesie dodam, że las, ogromny las w Hambach w Niemczech, gdzie budowana jest w Dolnej Saksonii ogromna elektrownia, znaczy kopalnia węgla brunatnego i plus elektrownia na tym węglu brunatnym oparta, tam się odbyły protesty, nie wiem czy panowie, ale część na pewno widzów pamięta ogromne protesty organizacji ekologicznych, zielonych i tak dalej. Rozpędzone przez policję dosyć... Rozpędzone przez... Bez znieczulenia. Ekologiczną policję niemiecką, mimo że na czele tego protestu stała Greta Thunberg, która chciała też tych lasów bronić i tak dalej. Czy państwo, panowie coś słyszeli, żeby TSUE się zajmowała tą sprawą? Bo ja może jestem już starszy człowiek, ja jakoś nic nie słyszałem na ten temat, żeby niepokoiły się władze. Komisja Europejska, żeby złożyła jakąś skargę do TSUE w związku z likwidacją setek tysięcy hektarów starego lasu w Hambach. No nic takiego się nie dzieje. Także myślę, że to jest oczywiście kolejny bicz polityczny na Polskę, a na marginesie powiem, że niedługo organizacje ekologiczne dokonają chyba jakiegoś samobójstwa masowego, ponieważ Greta Thunberg broni Lapończyków, oni tam się inaczej nazywają w Norwegii, którzy protestują przeciwko farmom wiatrowym tam na północy Norwegii zakładanym, ponieważ niszczy to im hodowlę reniferów, z której żyją i właśnie Greta Thunberg stanęła w obronie tych norweskich Lapończyków. Koniec świata pani Popiołkowa, jak był w pewnym serialu. Ale jeszcze jedna rzecz chyba istotna do omówienia. Afera śmieciowa w Warszawie, ustawiony według prokuratury przetarg na 600 milionów złotych. Włodzimierz Karpiński i Rafał Baniak byli ministrowie rządu Donalda Tuska. Decyzją sądu w areszcie Karol Gac. Co z tego wynika? Bo Donald Tusk i Rafał Trzaskowski no jednoznacznie stają po stronie swoich kolegów partyjnych. I to mnie nie dziwi, ponieważ przy wielu sprawach związanych z politykami Platformy Obywatelskiej mieliśmy dosyć podobną narrację. No, bo mówi się, że to jest polityczna zemsta, zamówienie polityczne itd., itd. Dlatego nawet jeżeli wprost teraz tego tak nie formułowano, to i tak politycy Platformy Obywatelskiej dają wprost albo pośrednio do zrozumienia. Może Platformy o trzeba mówić, bo to...
Być może, ale no, nieco żartobliwie można powiedzieć, że oto wdrażany jest na pełnych obrotach program Cela Plus, który zapowiadał Donald Tusk. Ale mówiąc zupełnie poważnie, no Włodzimierz Karpiński to nie jest osoba przypadkowa. To jest były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, stamtąd zresztą też się zna z Rafałem Baniakiem, który też został zatrzymany w sprawie. Później, to jest zresztą bliski współpracownik Donalda Tuska, później został szefem warszawskiego MPO, a następnie sekretarzem miasta. No i sytuacja, w której agenci CBA zatrzymują sekretarza miasta stołecznego Warszawy, no to jest sytuacja bezprecedensowa. Oczywiście cała sprawa ma charakter rozwojowy, więc być może jeszcze wiele się na ten temat dowiemy, ale to, co już teraz wiemy, jest poważne. No, mówi się przecież o tych kwotach, które są dosyć istotne. Sam przetarg wart 600 milionów złotych, zdaniem śledczych Łapówka w wysokości 5 milionów złotych. W Warszawie za śmieci płacą bardzo dużo, no i można zadać pytanie, tak jak to robią teraz politycy Solidarnej Polski, czy w tych opłatach w takim razie był ukryty podatek łapówkarski. No ale oczywiście wszystko wyjaśni i sąd. Trzeba będzie zapewne uzbroić się w cierpliwość, jak to przy takich sytuacjach, ale daje też do myślenia w pewnym sensie to, że sąd w zasadzie bez wahania zgodził się na 3-miesięczny areszt, co może sugerować, że ten materiał dowodowy jest dosyć mocny. Przecież zdarzały się wcześniej przypadki, że sąd tutaj nie potwierdzał stanowiska prokuratury, a tu jest zupełnie inaczej. Więc myślę, że to sprawa, która uderzy w Platformę Obywatelską, niezależnie co Platforma na ten temat mówi, z bardzo prostego powodu. No, to jest afera, która dotyczy bliskiego na pewno człowieka Platformy Obywatelskiej i być może bliskich ludzi, no bo jeśli chodzi o Włodzimierza Karpińskiego, to tutaj pełna odpowiedzialność polityczna jest po stronie Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta, który nadzorował zarówno MPO, jak i tutaj Włodzimierza Karpińskiego. Więc sam jestem ciekawy, jakie kolej, jakie jeszcze ewentualnie wątki przyniesie ta sytuacja, ale myślę, że sprawa niezwykle poważna. No i być może rozwojowa, jak słyszymy, więc być może jeszcze się tu niejednego dowiemy, ale faktem jest, że moim zdaniem to jest dosyć mocne obciążenie dla Platformy Obywatelskiej, choć z drugiej strony zobaczymy oczywiście, czy aż tak to się przełoży na sondaże, no bo jak wspomnieliśmy, tu Platforma Obywatelska wiele spraw ma za uszami, czy przy wielu politykach tej partii można stawiać znaki zapytania. A przecież mówi się nieoficjalnie, że przecież będzie zaraz przypominana sprawa Sławomira Nowaka z oczywistych względów, więc Platforma pod tym względem na pewno ma i będzie miała dosyć ciężki czas. Jacek Prusinowski, redaktorze, no bo tutaj a propos odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej, no to sprawa wygląda tak, że Platforma rządzi w Warszawie niepodzielnie od 2006 roku i w tym czasie dwa razy się zdarzyło tak, że zorganizowana grupa przestępcza, znaczy nie ta sama, ale dwie różne zorganizowane grupy przestępcze, uwiły sobie gniazdko w warszawskim ratuszu. To słowo nadzór, którego użył przed chwilą redaktor Karol Gac. Nadzór najpierw Hanny Gronkiewicz-Waltz, a potem Rafała Trzaskowskiego. No i pytanie do pana redaktora, bo ten nadzór jest obowiązkiem prezydenta miasta, a nie jego tam, nie wiem, przywilejem. Nie, no jasne, ta odpowiedzialność polityczna, jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, no, no tutaj zupełnie nie można jej kwestionować. No, to ciąży na nim przecież. No, zależy jeszcze od rozwoju tej afery, która z pewnością jest pod każdym względem, jeżeli chodzi o kwoty, jakie obejmuje, jeżeli chodzi o rangę polityków czy stanowisk, których dotyczy, no to jest bardzo poważna sprawa i w kolejnych miesiącach także może być o dużym znaczeniu politycznym dla Platformy Obywatelskiej. Ja dzisiaj ciekawą rzecz tak sobie przypominając informacje na ten temat, znalazłem o Włodzimierzu Karpińskim na portalu bodajże Polskiego Radia 24 o jego zarobkach już pracując dla warszawskiego ratusza i w 2021 roku jako szef MPO, a potem właśnie sekretarz Warszawy zarobił ponad 400 tysięcy złotych, więc to też no, zdaje się, że pieniądze, które powinny zabezpieczać, bo często tak się tłumaczy duże zarobki tym właśnie, żeby politycy byli odporni na korupcję, więc tutaj widać, że niekoniecznie to jedno z drugim idzie w parze. Można bardzo dużo zarabiać
dzięki publicznym środkom i mimo to nie być odpornym na pokusy. A redaktorze, a propos tego skutków tej afery, bo to jest, panowie, obaj panowie mówicie, że to mogą być poważne skutki już polityczne, ale ja prawdę powiedziawszy się spodziewałem podobnych skutków no już przy poprzednich zatrzymaniach, czy zarzutach, czy aktach oskarżenia, bo tutaj już nie chcę ich wymieniać, bo szkoda czasu, bo dużo tych spraw i jakoś po wyborcach Platformy to spływa jak po kaczce. Myślę, że przede wszystkim jeżeli chodzi o Warszawę, to w Warszawie przekonaliśmy się, kiedy było referendum nad odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, że no wtedy u szczytu afery reprywatyzacyjnej, kiedy no te wszystkie historie dramatyczne poznawaliśmy i media w zasadzie bez zupełnie jakiegoś różnicowania. Wszystkie media mocno o tym pisały. No przecież Gazeta Wyborcza miała bardzo duży wkład w odsłanianiu też afery reprywatyzacyjnej. I no to wszystko nawet nie sprawiło, że mieszkańcy Warszawy zdecydowali o odwołaniu Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc myślę, że w stolicy akurat Platforma Obywatelska może być absolutnie bezpieczna, że ta historia też nie przełoży się na porażkę Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych, to przyszłorocznych, za wiosną przyszłego roku, które się odbędą, ale tak ogólnokrajowo na wizerunek Platformy Obywatelskiej no w jakimś stopniu to wpływa. To nie jest oczywiście, nie wiem, poziom jakiegoś tąpnięcia, jeżeli chodzi o poparcie dla Platformy Obywatelskiej, ale no jest to z pewnością jakiś minus całkiem poważny. Marek Król, to dlaczego tak się dzieje? Bo partie polityczne wszędzie na świecie no, unikają, boją się jak ognia zarzutów, zwłaszcza korupcyjnych. No, widzimy reakcję nie w Parlamencie Europejskim, to natychmiast tam ci oskarżeni przez czy tam przez prokuraturę, czy tam wskazani, może tak powiedzmy, przez prokuraturę belgijską zostali tam poodwoływani, a u nas obowiązuje, znaczy u nas, w sensie w Platformie Obywatelskiej, obowiązuje ta doktryna Neumanna, bronimy swoich za jak niepodległości. Przecież to zupełnie inaczej wygląda w innych szerokościach geograficznych. Tak, ja też często zwracam uwagę na to, o czym w tej chwili mówisz. Być może odpowiedź jest w tej książce Głowy Hydry profesor Anny Pawełczyńskiej, która mówi, że po PRL-u dziedziczymy w znacznej mierze zdeprawowane z pokiereszowanym systemem wartości społeczeństwo i nie można oczekiwać takich samych reakcji jak te reakcje na Zachodzie, bo ci zachodni politycy nie są ani lepsi, ani gorsi, ale wiedzą, że jak będą takiego człowieka oskarżonego o korupcję przechowywali w swojej partii, no to cała partia będzie traciła na tym, a u nas jest sytuacja taka, którą ja głoszę od dłuższego czasu, że gdyby nawet wyszło na jaw, że Donald Tusk pobił swoją żonę i to bardzo boleśnie, to i tak zostanie... Na pasach w ciąży jeszcze. Tak, żona Donalda Tuska, która go prowokowała, nękała i chłop nie wytrzymał po prostu i nie musiał jej sprawić lanie. Niestety mamy do czynienia z taką patologią, a to, że miasta są panowane przez struktury zorganizowanej przestępczości, zwracam uwagę, że to jest nowomowa, bo to są mafie po prostu, zwykłe mafie, które i tu... To jest sformułowanie z kodeksu karnego. Zorganizowane działanie w zorganizowanej grupie przestępczej jest karane. Tak, i wiem, kiedy pisaliśmy mafia, to niektórzy ministrowie spraw wewnętrznych zwracali gdzieś tam prywatnie czy półprywatnie, że trzeba tego terminu używać, no bo mafia się źle kojarzy jednak, a zorganizowana grupa przestępcza nie ma takiej aż przykrej konotacji, więc tutaj mamy do czynienia... Redaktorze, to a propos mafii, bo to jest ciekawa historia, we Włoszech dwie mafie włoskie, tam Drangheta i jakaś inna, strzelały się na ulicach Neapolu no właśnie o ten dostęp do rynku śmieci, bo to wszędzie na świecie jest żyła złota. W Warszawie to miejskie przedsiębiorstwo jakoś nie może wyjść na swoje. Dwa lata temu związkowcy spotkali się z Rafałem Trzaskowskim, mówiąc, że no to jest coś dziwnego, że końca z końcem taka firma nie może związać. No i wtedy pan prezydent Trzaskowski wysłał ich do kogo? Do pana Karpińskiego. Tak, tak. I oczywiście tutaj pan Karpiński
zbudował całą strukturę, bo przypomnę, że żeby wyprowadzić takie między 5 a 6 milionów złotych na te łapówki czy premie dla towarzysza Karpińskiego et consortes, no to trzeba operację z rachunkami VAT przeprowadzić, to dość dużą operację, żeby w końcu ta żywa gotówka wyszła, a żywa gotówka ma po to wyjść, żeby nie było przelewów w bankach, bo to jest widoczne. Więc mów mi do ręki, mów mi do kieszeni, ta zasada obowiązuje w Platformie w dalszym ciągu, a niestety wspomniałeś ja byłem w Neapolu, kiedy była afera śmieciowa, kiedy mafie zablokowały właśnie wywóz śmieci, to wyglądało przerażająco. I powiem tak, 60% tych samorządów włoskich jest przez mafię opanowanych. Niestety nie da się z tym nic zrobić, policja pracuje, a mieszkańcy dalej wybierają mafijne władze samorządowe, mimo że większość tych mieszkańców wie, że to mafia kieruje i steruje swoim państwem. Pytani bardzo często, dlaczego tak robią, no ale dzięki mafii jest bezpiecznie na przykład. Takie są opinie. To nie bardzo optymistyczna puenta naszego programu, za udział, w którym bardzo serdecznie dziękuję. Kończył Marek Król, publicysta sieci. Dziękuję. Jacek Prusinowski, Radio Plus. Dziękuję bardzo. I Karol Gac, Tygodnik Do Rzeczy. Kłaniam się uczestnikom, kłaniam się Państwu. Dziękuję bardzo za to, że byliście Państwo z nami, ale zostańcie Państwo, bo jak zwykle w niedzielę ciekawych komentarzy nie zabraknie. Ja zapraszam też na bieg Tropem Wilczym. W Warszawie i w innych miejscowościach odbywa się ten bieg. Jak co roku to jest rodzaj upamiętnienia walki żołnierzy wyklętych przez komunistów, a dla nas żołnierzy niezłomnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.